Witajcie moi drodzy, dzisiaj cieszyński iron test oraz nailboardy dla Fisher F19 i dwóch cewek przeznaczonych na zaśmiecony żelazem teren, czyli Fisher 10x5DD, oryginalna cewka, a druga cewka to będzie Nail Snake, czyli jeszcze mniejsza. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Ustawienia. Głośność mamy na 8. V-brake 34, nocza nie ma. Dyskryminacja na 0, czułość 100. Ta cewka biała dostroiła się na 77. No i lecimy. Zaczniemy od 15 cm, myślę. Cel tak jak zwykle, denar krzyżowy na 7 cm. I zaczynamy z gwoździem na 15. Jest. 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 No to 13. To lecimy na 12. Jest. No to 11. Cisza. Czyli dla białej cewki wynik 12 cm. No i teraz nailboard dla cewki 10x5. Ustawienia bez zmian, czyli czułość 100, V-brake 34, dyskryminacja 0. Cewka się dostroiła na 77. No i tyle. Pozycja pierwsza. Szelong wraz z czterema gwoździami na 10 cm pod powierzchnią. Mamy. Myślę, że również w poprzek. I drugi skos. Cisza. Pozycja trudniejsza. Jest. Skos. W poprzek. Cisza. I drugi skos. No i to tyle dla białej. Dzięki. No i teraz przechodzimy do Snake'a. Ustawienia te same. Cewka dostroiła się na 82, tak jak mówiłem. Czułość 100, V-brake 34, dyskryminacja 0. I zaczynamy od 15. Bez problemu. 13. Zaliczona, no to 12. Też jest, no to lecimy 11. No niestety, czyli wynik dla Snake'a 12 cm. No i nailboard test dla Nail Snake. Ustawienia bez zmian. Cewka się dostroiła na 82 tutaj. Czułość full, V-brake 34. Dyskryminacja 0. Lecimy. Nic z tego. Jest, poprzek. Łamie sygnał. I tu cisza. I druga pozycja. Tak jest. Skos pół na pół, poprzek. I skos drugi. Sygnał w jedną stronę. Tak to wygląda dla Snake'a.